Ajunen zostawił swojego kolegę. Nie chce ryzykować jakiegoś skurczu na ostatniej pensji, jakiegoś kryzysu, chce wcześniej zapewnić sobie ten upragniony złoty medal. A Ronny Ackermann osłabi w tej właśnie chwili, doścignął go Felix Gottwald. Wyraźnie nie wytrzymał narzuconego przez siebie tempa reprezentant Niemiec. Bardzo ciekawa będzie zatem jeszcze rywalizacja o medal brązowy. 1300 metrów mają jeszcze do pokonania Ronny Ackermann i Felix Gottwald. Niemiec na tym podbiegu zbiera już chyba siły na końcowy finisz i będzie próbował na ostatnich metrach obronić swoją medalową pozycję. Uradowany, szczęśliwy, rozluźniony już Sampa Lajunen wziął do ręki flagę fińską i kończy dzisiejszy bieg. Sampa Lajunen z Finlandii, mistrzem olimpijskim w kombinacji norweskiej. A za jego plecami jest już na stadionie Jaakko Tallus. Sampa Lajunen mistrzem olimpijskim, a 21-letni filigranowy Jaakko Tallus wicemistrzem. I lider Pucharu Świata oderwał się od niego na ostatnim zjeździe, by zapewnić sobie miejsce na podium. Duże brawa. Z 11 pozycji po skokach Felix Gottwald zdołał awansować na trzecie miejsce. Zdołał awansować na podium. W biegu był najszybszy, biegł szybciej i od Lajunena oczywiście, i od Tallusa. I będzie miał jednak olimpijski medal. A teraz dopiero Ronny Ackermann, wicelider Pucharu Świata, kończy zmęczony, niezadowolony, zajmując no to najbardziej niewdzięczne dla sportowca czwarte miejsce. Podsumujmy zatem. Mistrzem olimpijskim z kombinacji norweskiej w roku 2002 w Helsinkity został Finn Sampa Lajunen. Srebrny medal także dla Finlandii, drugi był Jaakko Tallus, a brązowy medal dla Austrii za sprawą Felixa Gottwalda.